Hejo, witam serdecznie. Od chwili, kiedy wyłączono język polski na VOD konsol, wielu z polskiej społeczności osób, graczy nie wchodzi na stronę, tracąc informacje. Ja również nie wchodziłem, a dowiedziałem się o tym właśnie od znajomego z Xboxa, za co dziękuję. Nie wchodzę dlatego, że po angielsku, no ale... Otóż... Czy to zwiastuje coś dobrego, czy to zwiastuje coś złego? O tym to się chyba dowiemy dopiero na zamknięciu gry, jak się obudzimy z rączką w nocniczku po spędzonych tylu latach w grze i wydaniu pewnych pieniędzy na grę. Okaże się, że no cóż, nie rozwijamy dalej gry, bo jest to nieopłacalne. Teraz możemy snuć sobie teorie spiskowe jedynie, jak to się mówi. NA West i NA East łączą się, by zapewnić graczom lepsze wrażenia. No o co chodzi? No, chodzi o to, że dla graczy NA West na Xbox nie będzie już dostępny wybór tego serwera na Xboxie, Xboxie 360 i ludzie, którzy grają z tego, korzystają z tego serwera, zostaną automatycznie skierowani do North America, część wschodnia. Stało się tak z naszym zaplanowanym wtorkowym ponownym uruchomieniem 15 maja. No i teraz, dla graczy NA West na wszystkich platformach, w tym PlayStation, NA West nie będzie już dostępne dla wszystkich platform. Wszyscy gracze korzystają z NA West, zostaną automatycznie przekierowani na nowy serwer East, zlokalizowany w naszym nowym centrum danych Chicago. Nastąpi to kilka dni później, gdy zapewnimy stabilność bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej informacji. No, ale... Z tego, co wielu wie, zamykanie serwerów bądź łączenie w jeden wiąże się to z tym, iż nie opłaca się firmie utrzymywać dwóch serwerów, połączyli go w jeden, bądź gra przestała przynosić jakieś dochody, które przynosiła kiedyś. Chodzi o mniejsze dochody. I tutaj możemy gdybać, czy mniej dochodów mają, im się to nie opłaca, hajs się nie zgadza, czy rzeczywiście robią coś dla poprawy gry. No i tak właśnie nie dowiemy się tego. Nie dowiemy się, bo nikt nam tego nie powie. Czy był to element nieopłacalny, czy jest to rzeczywiście poprawa. Tak jak powiedziałem, dowiemy się tego dopiero przed, krótko przed upadkiem. Oczywiście nie chciałbym, żeby gra upadła. Niech ona sobie jest, bo naprawdę wielu ludzi poświęciło tyle czasu, pieniędzy, krwi i potu, nerwów, no że teraz przypuszczam, gdyby WOTA nie było, to konsole by się w dużych ilościach pojawiły w lombardach, bądź na OLX-ie albo Allegro. Bo znam osoby, które grają tylko i wyłącznie w WOTA na konsoli, więc no tutaj straszne czasy by nadeszły dla takich graczy. A to taka krótka informacja dla tych, co nie wchodzą na stronę, czy też nie śledzą, czy zapomnieli o stronie. Ot tak po prostu dałem taką informację. A co uważacie, to piszcie w komentarzach. Wiadomo, jestem ciekawy. Co wy na to? Na razie, trzymajcie się.